Okej, dzisiaj będzie taki test dwóch telefonów, BlackBerry Passporta i BlackBerry Z10 podłączonych do ABS-a dzięki aplikacji IP Webcam. Oba telefony mają ustawioną tą samą rozdzielczość. W tym wypadku musiałem ustawić 1280x720 w 30 klatkach, dlatego że Z10 nie obsługuje wyższej rozdzielczości niż HD. Passport obsługuje, ale to nie miałoby wtedy porównania. Dlatego będą w tej samej rozdzielczości chodziły. I test będzie miał na celu pokazanie, który telefon lepiej sobie radzi i ma lepszą jakość nagrywania obrazu. Dobra, zaczynamy od BlackBerry Passporta. Jak widzicie, tam napisałem, że on obsługuje max rozdzielczość 1920x1080 w 60 klatkach hardware'owo, czyli przez kamerę wbudowaną, tak pociągnie, ale w IP webcam tylko jest maksymalnie w 30 fipsach, tak jak tutaj też jest napisane. I te wideo jest kręcone w 1280x720 w 30 klatkach. I teraz patrzcie, jak on sobie radzi BlackBerry Passport z różnymi rzeczami. Odległość jakaś 5 cm. Nie potrafi złapać fokusa. Ma strasznie słaby aparat. Passport według mnie nie ma szału. Dopiero łapie ostrość. Mniej więcej, jak mu się uda. No ma jakiś problem z złapaniem ostrości, może. Może aparat ma walnięty, nie wiem. O, udało mu się jakoś złapać. Ale jakość jest słaba i duża odległość jest od kamerki. Zobaczmy w ogóle, jak on sobie poradzi z kartką papieru. Też jest masakra jakaś. Dopiero teraz, bliżej. Nie wiem, 10 cm od kamerki gdzieś mam teraz tą kartkę. I nie potrafi złapać autofokusa. Słabiutko, słabiutko. Już nie mówię, jakbym chciał pokazać wam taką malutką kartę microSD. Totalna lipa. Jakbym ekran telefonu chciał pokazać. Też lipa. Dopiero gdzieś, nie wiem, z 20 cm łapie i tak nie jest jakaś ta jakość taka fajna. Wszystko jest ustawione w IP webcam tak samo. To jest właśnie BlackBerry Passport. A teraz się przełączę na BlackBerry Z10. Teraz tu macie już opis, że on obsługuje maksymalną rozdzielczość hardware'ową 1920x1080 w 30 fipsach. IP webcam pokazuje tam w opcjach maksymalną 1280x720 w 30 fipsach też. No i te wideo będzie tak samo jak BlackBerry Passport 1280x720 w 30 fipsach. Teraz zobaczmy sobie, jak sobie będzie radził Z10. Zdecydowanie lepiej. Nie ma porównania.
można pokazać w miarę bardzo dokładnie elementy. Jestem naprawdę zadowolony z BlackBerry Z10, jeżeli chodzi o działanie z IP webcam. Tu jakąś, nie wiem, spróbuję kostkę pokazać, którą sobie otwieram nieraz budowy telefonów. Fajnie, fajnie, ok. Zobaczymy, jak sobie poradzi teraz z kartą microSD, gdzie paszport już wymiękał totalnie. Ładnie sobie radzi. Bardzo ładnie. Można pokazać dosyć dokładnie przedmiot, a teraz jak sobie poradzi z kartką, gdzie totalnie sobie nie radził paszport. Tutaj to mamy już, kurczę, żyletę. No, tutaj jest o wiele, wiele lepiej. Kartka jest od urządzenia, które sobie zakupiłem z AliExpressu. USB Tester Energy. Fajne urządzenie, bardzo fajne. Może nawet bym wam to pokazał. Takiego. Wyświetlacz. Tu się podłącza pod zasilanie. A tutaj podłącza się urządzenie jakieś i pokazuje, ile ciągnie amperów, ile wat, ile już naładowano o miliamperogodzin baterię, przycisk na górze do przełączania opcji i do resetu, jak się dłużej przytrzyma. Nie wiem, może będzie. A nie, nie podłączę teraz pod to USB, to nie zobaczycie, jak to działa. No i dobra. Podsumowując, BlackBerry Z10 definitywnie jest moim faworytem. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, mógłby troszeczkę szybciej tego fokusa łapać, ale jest super. Dajmy na to na ustawienie statycznej sceny na tej samej odległości. Byłoby bardzo fajnie. Nie wiem, jakby wypadł w połączeniu z Huawei P9. Tutaj siedzi natywny Android.
Kurczę, szkoda, że tak czasami nie potrafi zaskoczyć. Trzeba się nakombinować. Nie wiem, od czego to zależy, od światła. Łapie jakby. No, jak złapie, to jest obraz żyleta. Gdzie on teraz fokus złapał? Jeszcze można by się pobawić w ustawieniach IP webcama z różnymi tam trybami łapania ostrości. Może jeszcze są jakieś inne lepsze. Ale tak generalnie BlackBerry Z10 pokazuje to zarąbiście. Chyba nie wiem, czy nie najlepiej ze wszystkich telefonów, które tutaj mam. Jeszcze mogłem sprawdzić na BlackBerry Q10, bo też nawet fajny ma aparat. O. No, jeszcze można się pobawić tymi trybami tam. Także to by było fajnie. Podsumowując, BlackBerry Z10 u mnie ma pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o jakość. Jakość obrazu i fokusa, którego potrafi złapać się z dosyć też małej odległości. Nie wiem, jakby to wyglądało. Zresztą zaraz zobaczę, może mam, ile tu jest stuwa. Akurat mam, dobra. Zobaczymy dwa razy powiększenie. Tak, działa to. Dwa, trzy. Czy nie działa? Chwilę, muszę sobie odświeżyć stronkę. Czy BlackBerry Z10 ma 100 czy 102? Zaraz zobaczę w opcjach. 102. Czyli żeby obsługiwać BlackBerry z tą Z10, muszę prowadzić 102. O, i teraz będzie działało powiększenie. Ja się powiem powiększeniem szybko. Dwa razy. Przy powiększeniu dwa razy. Zobaczymy, jakie będą efekty. No, przy powiększeniu dwa razy już można pokazywać naprawdę świetnie różne elementy. Karta microSD.
tutaj już zaczyna widać naprawdę fajnie. Powiększenie razy 3. Nie no, spoko. Na powiększeniu razy 2 jest już zarąbiście. A teraz jeszcze coś zobaczę. Ustawienia zaawansowane. Rozdzielczość, orientacja, lustro, tryb lampy, tryb ustawienia ostrości. OK. Zobaczymy ręczne. Tylko powiedzcie mi jeszcze, gdzie jest. Nie wiem, gdzie tu jest ustawienie ręczne. Makro ręczny. Spróbuję jeszcze przeładować stronę. Makroręczny teraz jest ustawiony. No i dobra. Makro ręczny. Tylko nie wiem, gdzie to się ustawia. Żeby to manualnie. Tryb ustawienia ostrości tutaj mam w przeglądarce makro ręczny. Agresywny do zdjęć, zobaczymy. Może będzie szybciej łapał. Proszę, agresywne do zdjęć chyba. Chyba sobie radzi szybciej. Jeszcze może wyłączę. Powiększenie damy do domyślnego razy 1. I teraz mamy agresywne do zdjęć. Coś jakoś chyba najlepszy jest ten płynny. Płynny do nagrywania. Tak mi się wydaje. No. Spoko. Dobra, i tak już długo nagrywam. Także The Winner is BlackBerry Z10. Bez wątpienia. Ma najlepszą jakość obrazu. Wszystko fajnie pokazuje. I mogę go z całą pewnością wykorzystywać do nagrań wideo, bo fajnie nagrywa. To by było tyle. Szkoda, że... O, jeszcze na koniec. Szkoda, że nie mam jakichś, nie wiem, lepszych telefonów z Androidem, jakichś takich wypasionych, które mają już te kamery jak z jakimś czujnikiem laserowym. Ciekawe, jakby to wtedy działało z takim IP webcamem. Ok, kończę.
Dzięki.